to ma pieniądze. Ja w tym klubie rządzę. Mam wypasioną furę i walę w każdą dziurę. Dawaj tata kasę, na melanżyk leci. Rodzice tak mnie wychowali, co chciałem miałem, to dziś tak jest. Kiedy koledzy zakuwali, ja życia też uczyłem się. Samochód ojca testowałem, a zwłaszcza jego tylną część. Najlepsze panny w mieście miałem, a każda chciała tylko mnie. Mój tato ma pieniądze. Ja w tym klubie rządzę. Mam wypasioną furę i walę w każdą dziurę. Witam Was w kolejnym programie Galeria Gwiazd. Naszą gwiazdą jest dzisiaj Zbyszek, piękny i boski Zbigniew Perkowski, lider zespołu Focus. Powiedz mi, Zbyszku, kto Ci wymyślał tą ksywę? Dzień dobry. To nie ksywa. Ja tak od urodzenia byłem tak już ochrzczony. Piękny i boski Zbyszek Perkowski. Od kołyski byłem piękny, od kołyski byłem ładny. W to wierzę, kochany, ale tak naprawdę to... Najstarsi ludzie nie pamiętają. Piękny i boski, to jesteś bardziej rozpoznawalny chyba z tego niż jako Focus, tak? No wiesz, jak masz mnie tak zapisanego w telefonie, a że często rozmawiamy ze sobą, to zawsze piękny i boski. No to właśnie, no i dlatego takie masz złudzenie. Piękny i boski funkcjonuje naprzemiennie z Focusem. Focus, piękny i boski, dwie marki wypromowane. O to chyba chodziło. Słuchajcie, to jest najbardziej chyba pozytywnie zakręcony artysta, jakiego znam. Myślałam, że powiesz Słoik. Nie, Słoik jeszcze nie. Skąd ty to bierzesz, te twoje poczucie humoru? To jest oczywiście z kontenera. No właśnie. Oczywiście z kątowni. Moi kochani, skąd ja to biorę? Tyle kątowni, krwi. Słyszeliście. Tak, w artyście Disco Polo płynie. Tyle pozytywnej energii, nastawienia do ludzi. Patrzymy właśnie teraz na siebie prosto w oczy, widzę łzy radości w twoich oczach. On mnie zawsze tak fajnie bawi. Moi kochani, ja jestem od tego, żeby bawić, a nie grać i śpiewać. Nie, tak prawdę mówiąc, wesoły nastrój, optymizm, radość potrzebna jest nam do codziennego funkcjonowania. Nie możemy żyć ciągle tylko smutni, narzekać na wysokie ceny, narzekać na to, na tamto, narzekać na rząd, narzekać na wszystko. Nie możemy. Musimy być radośni, szczęśliwi, cieszyć się. Muzyka gra, jest wesoło. Zaczynają się imprezy. Wszędzie, gdzie się spotykamy, nie ma. Ale my wiesz, jesteśmy takim społeczeństwem generalnie sfrustrowanym. Mówisz o branży naszej muzycznej? Nie. Mówię ogólnie, tak? O wszystkich. Ale dlaczego? Justyna, dlaczego? No właśnie może dlatego, że nie... Tak naprawdę to niewielu ludzi jest związanych z muzyką. Może właśnie ta muzyka dodaje. Ja myślę, że związani są z muzyką wszyscy, którzy przychodzą na nasze koncerty. Wszyscy, którzy nas słuchają. Wszyscy, którzy nas oglądają. Zauważ, że jak fajnie by wyglądało to, gdyby ludzie, ci sami ludzie, którzy są na dyskotece, na zabawie, musieli to samo robić bez muzyki, co robią. Jakby to fajnie, że wyglądało. Kiedyś sobie to wyobraziłam. Prawda? Tak. Jak kiedyś. Spojrzeć tak w te ruchy ludzi tańczących, jakie właśnie różne dziwne akcje się odbywają. Jakby to wyglądało bez muzyki, prawda? Że tak. Byłyby to niestworzone rzeczy. Dlaczego ludzie akurat przy tym czymś, co jest muzyka, przy dźwiękach, robią takie fajne rzeczy? Prawda? A my jesteśmy od tego, żeby te dźwięki łączyć i żeby jeszcze bardziej to robili. Zastanówcie się nad tym, dlaczego właśnie robicie coś takiego dziwnego, kiedy gra muzyka i kiedy śpiewa Zbyszek Perkowski. Elo, bujam się tylko z nią. Bujaj mała teraz mnie, przecież wiesz, że tego chcę. Elo, mała, dziś poczujesz to, jak to bardzo kręci mnie, przecież wiesz, że tego chcę. Elo, 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 o, o. Zbyszek Perkowski jest naszym gościem. Słuchaj, ja się tak zastanawiam, czy ty na koncertach więcej śpiewasz, czy więcej mówisz? Ja myślę, że jest to tak, jest to jakiś taki czynnik, gdzie to się wszystko równoważy. Ja dużo mówię między piosenkami, dlatego ja fantastycznie czuję się na imprezach plenerowych, gdzie mogę sobie swobodnie porozmawiać z ludźmi, gdzie ci ludzie nie muszą skakać jak małpy po ścianach, gdzie można sobie mieć naturalną klimatyzację w formie wiaterku. Ludzie sobie siedzą pod parasolkami, część stoi pod sceną, część sobie gdzieś tam indziej i mogę nawet, mam czas na to, żeby im kawał dobry opowiedzieć, mam czas na to, żeby z nimi się tutaj jakoś wejść w jakąś polemikę, zintegrować się, tak. Dyskoteka jest trochę inaczej.
to tempo jest szybsze, muszę więcej mówić w trakcie piosenek i czasami mam problem z wejściem w refren albo w zwrotkę. Ja po prostu lubię dużo mówić. No właśnie. Mógłbym występować w konkursach krasomówczych, tak? I tak naprawdę ja lubię rozmawiać, bo myślę, że szkoda czasu na milczenie. Jakbyśmy się tu spotkali i gdybym był małomówny i gdybyś mnie zapytała o to, się powiedział tak albo nie. Tak, zdarzyło albo mi się nie. Takie coś. No to byłoby fatalnie, traumatycznie byłoby. Program mógłby trwać 3 minuty, a w tym wypadku program może trwać 3 godziny, my sobie się nie nagadamy, widzowie nie będą ale mieli nie, nas dość. Ale nie mamy za dużo czasu, więc zapytam się ciebie o to, jak się widzisz za 40 lat? No to ja będę miał wtedy ile? 58, tak? Tak szczerze, no jaki byś chciał się Zbyszku widzieć? Taki wesoły, jak jestem. Wesołe jest życie, staruszka. Nie wiem, nie mamy jeszcze pokolenia wiskopolowców, nie mamy jeszcze emerytów, nie mamy ludzi w wieku takim, o którym mówisz. Jeszcze nie doczekaliśmy się tego pokolenia. Zbyt młoda jest ta muzyka. Zbyt młoda jest ta muzyka i nie wiem, jak to będzie, czy to będą dinozaury, czy to będzie dalsze granie, czy to będą dalsze koncerty, występy, może trochę inne, może no nie będzie występował na przykład zespół z tancerzami czy z tancerkami w swoim wieku. Bo to byłoby wtedy no, jakiś jak zespół ludowy, ale być może będzie to instrumentalnie bardziej, może bardziej jakiś stołeczek, może gitarka. I życzę ci z tego z całego serca, abyś w wieku 80 bądź jeszcze więcej lat spokojnie koncertował i bawił Spotkamy się na festiwalu trzeciego wieku. Spotykamy się na festiwalu trzeciego wieku. Ogień sobie masz, ja to czuję, on zostawił cię. Nie żałuj, nie siedź w domu i w siebie uwierz, idź do klubu, tańcz. Ogień w sobie masz, ja to czuję, on zostawił cię. Nie żałuj, nie siedź w domu i w siebie uwierz, idź do klubu, tańcz. Zbyszku, od 15 lat jesteś na scenie, od 99 roku. Gdybyś miał tak podkreślić grubą kreską te wszystkie lata twojej działalności artystycznej, to uważasz ten okres za czas taki dobry dla ciebie? Całkowicie zmarnowany, stracony, w ogóle powinienem zająć się uprawą ziemi, nie wiem, pracą w kopalni, czymkolwiek innym, tylko nie tym. No żartuję. Oczywiście, że był to fantastyczny czas, był to czas, który chciałbym nawet cofnąć, żeby zmienić pewne rzeczy, poprawić coś, ale jeżeli idziemy na żywioł całe życie, tak jak my to robimy, no to cóż, świetny okres, parę wydanych płyt, mnóstwo teledysków, mnóstwo wywiadów, koncertów, festiwali, mnóstwo znajomości, mnóstwo fantastycznych przygód. A kiedy nie byłeś jeszcze znany? Kiedy pierwszy raz wyszedłeś na scenę? Pamiętasz byłem ten pierwszy twój koncert? Jaki Trema to był koncert, moja kochana, to był koncert sali kongresowej, go? Oczywiście. Pierwszy koncert i od razu sala kongresowa? To była sala kongresowa, tak, i wspólny występ z Marcinem Millerem. Zagraliśmy piosenkę Pod Arbiciem Słońce, taki stary utworek kiedyś dla dzieci, żeśmy to razem zaśpiewali. No pomyśl sobie, czy może być lepszy start. Na miejsce na debiut niż sala kongresowa, no, niż występ z ikoną nurtu. No cóż, na pewno takich rzeczy się nie zapomina. Ja żałuję, że tego materiału gdzieś nie mam na jakimś nośniku, bo to byłoby świetne, takie wspomnieniowe rzeczy. W każdym razie, no, tego koncertu na pewno nie zapomnę. A jak się stało, że w ogóle zaczęłaś śpiewać? Twoja mama jest lekarzem, tak? Ale moja mama też śpiewała. Też śpiewała? Konkursy wygrywała. Rozumiem. A jak to się stało, że ty właśnie postanowiłeś robić karierę disco polo? Pierwszym czynnikiem było to, że miałem łatwiej niż inni, ponieważ pochodzę z Podlasia, a Podlasie słynie właśnie z tejże muzyki bardzo mocno. No tak. Wiesz o tym, chociaż nie jesteś z Podlasia. No nie. Tak, że ci na Podlasiu mieli troszeczkę inaczej. Zawsze no, to mieli było łatwiej, czują ten tak, to czują tą muzykę. Tak, my Słowianie. Mm-hmm. Blisko tej wschodniej granicy. Tutaj jakieś takie zieleni więcej. Jakoś tak w duszy naturalnie nam to jakoś wychodzi. Dokładnie. Tak, ja lubiłem ten nurt, ja tego nurtu słuchałem, ja ten nurt znałem i chciałem to robić. Miałeś przygotowania jakieś tam muzyczne, chodzić do szkoły muzycznej? Nie. Świetny słuch miałem. No i wystarczy, tak? Millera spotkałem, Marcina na swojej drodze. I wystarczyło. Wystarczyło. Pomogło, dużo się zaczęło szybko dziać, od razu koncerty, nie było wesel, nie było imprez okolicznościowych, nie było tego typu historii, były od razu koncerty, nie było wtedy
nie było problemu z tym, żeby jeżeli byli dobrzy ludzie wokół i były możliwości ku temu, to jak człowiek miał dużo chęci tej młodzieńczej i nastawienie pozytywne do tego, to bardzo szybko zaczęło funkcjonować, bardzo szybko wszystko zaczęło działać. Na tyle szybko, że tak naprawdę po roku, dwóch, trzech można było powiedzieć, że ktoś już jest bardzo, bardzo znany w tym gatunku, że ktoś już bardzo dobrze funkcjonuje, istnieje, a jeszcze jak to pomnożymy przez 5 i te 15 lat wyjdzie, no to sama wiesz, no i widzowie też wiedzą, jaki jest wynik. Mam nadzieję, że Marcin Miller nas ogląda, bo okazuje się, że on jest takim lekiem, prawda? Lekiem i taką dobrą drogą. No zawsze kierunku. Mówił właśnie, że on się czuje tak, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, to on mówi do mnie, wiesz, czuję się tak jak taki znany reżyser, który gdzieś tam spotkał chłopaka, który pokazywał mu swoje możliwości i on mówi, dobra, wezmę ci do jakiejś roli. Okazało się, że rola wyszła świetnie, bo Marcin zawsze mu wspomina mi o tym, że jest dumny z tego, że mi pomógł, a wyszło to, co wyszło, czyli no, zostawmy to może ocenie naszych widzów i słuchaczy. Wszystko mówią o mnie, piękny i boski, ja jestem Zbyszek, Zbyszek Perkowski, tak to ja, zwykły chłopak wasz, tak to ja, bo mówią o mnie. Piękny i boski, ja jestem Zbyszek, Zbyszek Perkowski, tak to ja, zwykły chłopak wasz. Zbyszek, jak wiecie, to jest fantastyczny człowiek, ale też myślę, że ogromny patriota. Kiedy oglądałam twój teledysk do piosenki Zróbmy hałas, no byłam zdziwiona, szaliki, naprawdę, energia tryska. Popcorn, drinki, tak? Koszule w kratę, sweterki. Skąd masz, wziąłeś tylu ludzi na ten teledysk? Jak zwykle niezawodny okazał się... Facebook, fanpage Focusa. A nie bałeś się, że ci przyjdzie z 20 tysięcy ludzi i co wtedy? Wiesz co? Liczyłem na to, że wywołamy coś spektakularnego, że będzie to godne tego, żeby o tym mówić w największych dziennikach, na największych portalach. No ale nie zawsze to się dobrze kończy, jak wiesz. No właśnie. Różne były historie tego i gdyby typu. Gdyby wszyscy przyszli, chociaż miałbym im symboliczną kawę postawić, to byłby problem. Dokładnie. W każdym razie hałas był, było głośno, było patriotycznie, była nasza polskość, był taki zryw narodowy. Wszyscy wiedzieli, ja nie musiałam nikomu mówić, co trzeba robić na tym planie klipu, wszyscy zagrali bardzo naturalnie. Wystarczyło włączyć mecz, gdzie grali nasi i już wtedy wszyscy wiedzieli, co robić. Jak padła bramka, to moi kochani, te bramki tak za często nie padają, także taka bramka właśnie mogła wywołać wielki entuzjazm. Życzę ci, aby taki hałas, aby taki zryw, ta polskość towarzyszyła tobie na koncertach, twojemu całemu zespołowi. Bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałeś do nas i że wystąpiłeś w naszym programie Galeria Gwiazd. Dziękuję ci bardzo, Justyno. Dziękuję wszystkim widzom. Żegnam was tradycyjnie. Piękny i boski Zbyszek Perkowski. Dziękujemy bardzo. Ciemno już jest za oknami, z dala.